ale tak jak pan powiedział, ten cykl kolejnych rakiet świadczy o tym, że oni z pełną świadomością niszczyli cele. I teraz pytanie, czy z pełną świadomością niszczyli konwój humanitarny? Na razie świat nie jest gotowy i myślę, że jeszcze długo, długo nie będzie gotowy o tym, aby to maszyna, nawet o bardzo zaawansowanych algorytmach sztucznej inteligencji, decydowała o życiu i śmierci setek ludzi. No, żeby ten cel uznać za zniszczony, no to co się robi? To się robi to, co robią Rosjanie, czyli celność poprawia się wagomiarem, czyli zamiast bomby 100-kilogramowej bierze się bombę 500-kilogramową. No i nawet jeżeli spadnie 50 metrów od celu, to i tak ten cel zmiecie z powierzchni Ziemi. Dzisiaj się okazuje, że bezpilotowe aparaty różne są bronią biednego i ich masowość powoduje ich skuteczność. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym znajdziecie wszystko, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i swojej rodzinie i aby przetrwać w trudnych warunkach. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, w której znajdziecie dziesiątki, setki tysięcy e-booków, audiobooków i książek. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Partnerem strategicznym kanału Historia Realna jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Wszystkie szczegóły o rabacie dla widzów Historii Realnej pod spodem w opisie pod tym filmem. Zachęcam do lajkowania naszych materiałów, subskrybowania kanału, to jest jedno kliknięcie, a bardzo pomaga nam wygrać z algorytmami. Wspierajcie nas na Patronite i na YouTubie. A moim i Państwa gościem jest pan generał Tomasz Drewniak. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Bardzo panu dziękuję, panie generale, że zgodził się pan porozmawiać w weekend, kiedy ten czas jest podwójnie ważny. Natomiast dzieje się bardzo, bardzo dużo, właśnie również w powietrzu i bardzo zależało mi na pańskim komentarzu, ale zanim przejdziemy do meritum, to chciałbym tylko powiedzieć, bo śledziliśmy tę sprawę przez cały tydzień, że ambasador Izraela przeprosił wreszcie po długich zwlekaniu za zabicie Polaka przez izraelskie siły. No właśnie, czy też drony, zaraz o tym będziemy rozmawiali. Drodzy Państwo, pozwólcie, że przeczytam. Podczas mojego dzisiejszego spotkania w MSZ z ministrem Szejną powtórzyłem wyrazy swojego głębokiego smutku i szczere przeprosiny w związku z tą tragiczną śmiercią wolontariuszy World Central Kitchen, w tym obywatela polskiego pana Damiana Sobola. Pan ambasador zapowiada również śledztwo. Panie generale, czy to jest satysfakcjonująca wreszcie reakcja, na którą czekaliśmy? No, nie mi oceniać zachowanie ambasadora, ale trwało to dość długo i tyle powiem. Te kilkakrotne wezwania jego do MSZ-u. Wydaje się, że w takich sytuacjach, kiedy giną ludzie, ten poziom zrozumienia powinien być większy, ale to tyle z mojej strony w sprawie ambasadora. No tak, cóż to dużo więcej, drodzy Państwo, mówić. Dobrze, że w końcu wydusił to z siebie, a szkoda, że tak późno. Panie generale, ten konwój, to sprawa, którą żyły media przez ostatnie kilka dni, który został zniszczony przez izraelskie rakiety, przypomnijmy, jedna po drugiej, trzy samochody przez trzy rakiety i są dwie wersje wydarzeń. Jedna, że to ludzie kierowali tym atakiem, druga, że sztuczna inteligencja. Zacznijmy może od tej pierwszej. Co się stało? Jaki błąd popełniono? Bo przecież ci operatorzy tych dronów musieli widzieć, że tam są nieuzbrojeni ludzie. Jak się w ogóle podejmuje takie decyzje o ataku z powietrza na cel na ziemi? No, nie wiem dokładnie, jak w tej operacji, bo do każdej operacji są tak zwane zasady walki, czy zasady użycia broni, czy z angielskiego rules of engagement, w których określa się, w jaki sposób można używać śmiercionośnej broni. I to są szczegółowe zasady, one jakby dotyczą danego teatru, danej chwili, danej operacji. I teraz pytanie, czy w tej operacji Izrael zastosował takie zasady, w których to operator poszczególnego aparatu bezpilotowego mógł podjąć decyzję o strzelaniu bez konsultacji z przełożonymi. A pamiętajmy, że powiedzmy, jeżeli to jest
Hermes lub tego typu aparat latający, o takim mówimy, bo mówimy o uzbrojonym, no to to jest, załoga jest najczęściej dwuosobowa, ale to są podoficerowie, rzadko oficerowie, najczęściej podoficerowie, więc pytanie, czy oni mieli autoryzację na otwarcie ognia, czy byli zlinkowani z przełożonym i to przełożony podejmował tą decyzję, a oni ją wykonywali. Tego nie wiem, bo trzeba by dokładnie wiedzieć, jakie były rozkazy operacyjne i wykonawcze do tej operacji. No ale jakiś błąd został popełniony. Czy to ci operatorzy, czy ich przełożony gdzieś tam wyżej dał zgodę na strzelenie w taki konwój. Tylko pamiętajmy, że to nie jest tak, że jedynym podstawą do strzelania jest tylko to, co widzi system optoelektroniczny aparatu bezpilotowego. Może być tak, że oni mieli wcześniej na przykład sygnały z innych źródeł rozpoznawczych, że na przykład w tym konwoju przejeżdża, że ten konwój jest lewym konwojem, tak, że ten konwój się podszywa pod prawdziwy konwój. Różne informacje mogą dotrzeć. Ja nie wiem, oczywiście to są spekulacje z mojej strony. Ja nie chcę nikogo usprawiedliwiać, bo nie w tym kierunku moja wypowiedź idzie, ale to nie jest tak, że jakby ci ludzie są oderwani od całego systemu. Oni podejmują decyzję o strzelaniu, są zasilani informacjami z różnych źródeł, nie tylko własnych, nie tylko z tego jednego drona, którego pilotują. Bo przecież ten dron, żeby się tam znaleźć, też go ktoś musiał wysłać do tej strefy patrolowania, dać mu określone zadania, więc jakieś wstępne dane wywiadowcze służą właśnie do tego, żeby takie zadanie postawić. Pytanie jest teraz tak, czy Izrael pozwolił sobie na to, że to pojedynczy operatorzy dronów podejmują tak ważne decyzje, czy jest to scentralizowane w jakimś tam na poziomie. Z tego, co po kilku dniach możemy zobaczyć, to są nagany dowódcy brygady, dowódcy dywizji, w których w składzie były te aparaty bezpilotowe, więc wygląda na to, że jest jakiś problem w tym łańcuchu dowodzenia, ale no, tak jak mówię, no, ciężko jest powiedzieć jednoznacznie, nie widząc wszystkich dokumentów. Tak, Izraelczycy oficjalnie powiedzieli, że to było coś, co nazwali błędną identyfikacją, misidentification. To znaczy, im się wydawało, że w pierwszym samochodzie jest terrorysta z Hamasu uzbrojony, ale pytanie jest takie, bo chciałem się wczuć w rolę tych operatorów tej misji, którzy gdzieś siedzą w jakimś, jak to Izraelczycy określili, war room, czyli pokoju wojennym, jakimś sztabie, no bo oni widzą, że z pierwszego strafionego samochodu wybiegają ludzie bez broni, przenoszą rannych do drugiego, mimo to podejmują decyzję, że tłuką w drugi rakietą, potem oni wybiegają do trzeciego razem z rannymi i oni podejmują tą decyzję, żeby uderzyć w trzeci samochód. Ja rozumiem, że było ciemno, ale chyba oni mają jakąś noktowizję czy jakąś termowizję. Jeżeli chodzi o to, co oni widzieli, to jeżeli mówimy o nowoczesnym aparacie bezpilotowym, a taki najprawdopodobniej był użyty, to oni dokładnie widzieli, co tam się dzieje. Mają głowicę optoelektroniczną, która widzi w kilku spektrach, także nie ma problemu, żeby można się było zasłaniać, że oni nie widzieli, no bo gdyby nie widzieli, to by nie trafili, a tutaj trafiają bezbłędnie za każdym razem, czyli dokładnie widzą cel i są w stanie naprowadzić rakietę. Ja rozumiem, że moglibyśmy tłumaczyć to pomyłką, gdybyśmy uderzyli w pierwszy samochód. Że w tym całym zamieszaniu wojennym źle identyfikujemy cel, uderzamy, obserwujemy, co się dalej dzieje, no i potem mówimy, przepraszam, no ale popełniliśmy błąd, tak? Ale tak jak pan powiedział, ten cykl kolejnych rakiet świadczy o tym, że oni z pełną świadomością niszczyli cele. I teraz pytanie, czy z pełną świadomością niszczyli konwój humanitarny, czy z pełną świadomością niszczyli, bo mieli przekonanie, że jest to co innego. Z tego, co w mediach można było przeczytać, ten konwój był jasno oznaczony, jego droga była uzgodniona z dowództwem izraelskim, to wszystko było zapisane w jakichś dokumentach, albo jakiś nieprawdopodobny pech, który w kilku miejscach jednocześnie zadziałał na niekorzyść tych ludzi, albo po prostu siły zbrojne Izraela, no, świadomie zniszczyły ten konwój. Ja nie wiem dzisiaj, nie chcę tu nikogo oskarżać w żaden sposób, bo łatwo się siedzi w domu i się oskarża ludzi. Wiele przesłanek wskazuje na to, że no, tutaj nie było przypadkowości. Oni chcieli zniszczyć,
Teraz pytanie, czy na pewno wiedzieli, co niszczą, tak? Bo to, że chcieli zniszczyć, to jest ta sekwencja, to, o której pan powiedział, tak? Pierwsza rakieta, pierwszy samochód, chwila przerwy, druga rakieta, drugi samochód i tak dalej. Czyli od początku do końca misja jest na zniszczenie przeciwnika. I teraz tylko pytanie, czy mieli świadomość tego, co się dzieje, czy nie mieli, lub może w trakcie tych działań zaczęli mieć wątpliwości, a się z nikim z nimi nie podzielili, tylko dokończyli misję. Nie wiem, tu jest kilka wariantów, no ale to źle wygląda. Generalnie to źle wygląda. No tak, Izrael zapowiada śledztwo. Już, tak jak powiedział panie generale, kilku dowódców zostało wyrzuconych po prostu ze swoich stanowisk. Zobaczymy, co się okaże. Szczególnie, że Amerykanie mocno na to naciskają. Natomiast to jest ta pierwsza wersja wydarzeń, czyli błąd ludzki. No natomiast ta druga, no muszę powiedzieć panie generale, że nie sądziłem, że będę zadawał te pytania przed rokiem 2050 komukolwiek. No ale wygląda na to, że jest dosyć prawdopodobne, że być może to człowiek nie miał z tym nic wspólnego, że to system sztucznej inteligencji wykonał to potrójne uderzenie. Odwołuję się tutaj do sensacyjnego naprawdę, drodzy państwo, artykułu magazynu Plus 972, to jest magazyn izraelski śledczy, portal, możecie państwo sobie ten artykuł przeczytać, no, że Izraelczycy mają zaawansowany system namierzania z powietrza sztucznej inteligencji, który podejmuje de facto decyzję o likwidacji celów i bierze pod uwagę możliwość, że zginą postronne osoby. Czy może, panie generale, to był ten przypadek właśnie? Ja sam widziałem już systemy sztucznej inteligencji, które no nie podejmowały decyzji o otwarciu ognia, ale analizowały obraz z rozpoznania. Bo pamiętajmy, że przy dzisiejszej ilości danych, które dopływają z różnych rzeczy, które zbierają te dane, czyli z różnych sensorów, człowiek nie jest w stanie ich przeanalizować. Człowiek nie jest ich w stanie przeanalizować. Coraz częściej zaprzęga się sztuczną inteligencję do tego, żeby analizować dane. Ja widziałem taki program, w którym analizowano wszystko to, co się pojawiło, to, co zniknęło, jakie były ruchy, można było te ruchy prześledzić i człowiek dostawał nie taką, jak kiedyś w przekroju był taki na ostatniej stronie, czym się różnią dwa obrazki, trzeba było się tam wytężyć i podznaczać tymi, bo tak to dotychczas wyglądało, tylko dzisiaj sztuczna inteligencja dokładnie w ciągu ułamka sekundy robi to za nas. Takie systemy widziałem. Nie widziałem systemu, w którym sztuczna inteligencja podejmowałaby decyzje dla człowieka. Widziałem systemy, w których sugerowałaby pewne decyzje, ale to finalnie człowiek był tym, który podejmuje finalną decyzję. Jeżeli Izrael poszedł o krok dalej i pozwolił sztucznej inteligencji, do tego jeszcze sztucznej inteligencji, która miałaby właściwości machine learning, czyli takiego samouczenia się, to, no to było to dość rewolucyjne. Ale dopuszczam, bo z tego pamiętam, że Izrael ma tak naprawdę dzisiaj i miał zawsze problem demograficzny, no bo to jednak jest państwo dość małe, siły zbrojne są dość duże, pewne procesy pozwoli, żeby to robiły maszyny, sztuczna inteligencja, bo po prostu będzie to szybciej, sprawniej i pewniej. I teraz pytanie, czy jak daleko jest możliwość samowolnego działania tego systemu. Ta sekwencja trzech strzałów no, mogłaby pokazywać na to, że to była maszyna, która bezlitośnie, bezempatycznie po prostu wykonała zadanie. Na razie świat nie jest gotowy i myślę, że jeszcze długo, długo nie będzie gotowy o tym, aby to maszyna nawet o bardzo zaawansowanych algorytmach sztucznej inteligencji decydowała o życiu i śmierci setek ludzi. Myślę, że długo i dobrze, że nie będziemy na to gotowi, bo to trochę przypomina taki klasyczny film z Arnoldem Schwarzeneggerem Terminator, gdzie to maszyny podejmowały decyzję o tym, czy żyli, czy nie będziemy żyli. Dzisiaj te maszyny może nie są maszynami bojowymi, ale są komputerami głęboko ukrytymi w jakiejś serwerowni, ale efekt krzęcowy taki sam, giną ludzie. I dla maszyny to jest bardzo proste. Jeżeli ustawimy wysoki priorytet wykonania zadania, to ona go wykona. To dodajmy, panie generale, że ten system nazywa się Lavender, a jednostka, która odpowiada za jego implementację na polu bitwy, nazywa się jednostka 8200 i podobno wytypowała 37 tysięcy celów do likwidacji, czyli ludzi, których trzeba zabić na terenie Strefy Gazy, i ci oficerowie, którzy nieoficjalnie o tym mówią, mówią o tym, że
trzeba przeprocedować tak olbrzymią ilość danych w 2,3 milionowym mieście, jakim jest Gaza, czy to jest cała strefa Gazy, że sztuczna inteligencja po prostu przesiewa wszystkie informacje, jakie są dostępne, typuje te 37 tysięcy ludzi do likwidacji, a człowiek, to cytat, drodzy Państwo, był używany jako gumowa pieczątka. Czyli teoretycznie była tam taki wentyl bezpieczeństwa, że człowiek musi zaaprobować, ale ma na to kilka sekund. W związku z tym tylko przykłada, aprobuje. Tu może jest błąd w tym systemie. No, podejrzewam, że tak, bo hipotetycznie załóżmy, jak to działa. Jeżeli mówimy o 37 tysiącach celi, czyli mówimy o 37 tysiącach ludzi, fizycznych ludzi, których twarz, których, że tak powiem, zeskanowane 3D ich ciała, ich sposób poruszania się i tak dalej, sposób ubierania się jest jakby w programie sztucznej inteligencji. I ona, jeżeli zobaczy kogoś o takich parametrach, no to zaczyna go śledzić. W miarę tego śledzenia wprowadza kolejne checklisty, że tak powiem. Jeżeli może zobaczyć twarz, to twarz, jeżeli jakieś charakterystyczne cechy i tak dalej, i tak dalej. No i w pewnym momencie, i teraz tutaj pytanie, w jakim procencie prawdopodobieństwa założono, że to już jest tak zwane dopasowanie, czy to jest 85, 90, czy 95, nie wiem. I maszyna stwierdza, tak, to jest pan X. Jeżeli to jest pan X, a jest on na naszej liście, no to należy go zlikwidować, tak? No i najbliższy możliwy środek, jaki jest, a podejrzewam, że jest to wszystko w takim sieciocentrycznym polu walki, czyli albo to będzie, nie wiem, samolot, który ma rakietę, albo to będzie artyleria, albo to będzie bezpilotowy środek, albo to cokolwiek, helikopter, albo nawet ludzie, którzy gdzieś tam patrolują te okolice, dostaje komendę, że ma zabić tego człowieka po prostu. I teraz pytanie, czy maszyna rozpoznająca tego człowieka i dająca komendę na zabicie, jaki ma algorytm dalej? Czyli na przykład, jeżeli ten człowiek jest w sklepie, w którym jest jeszcze 4 czy 5 innych ludzi, to może się okazać, że jeżeli jest to wysoki priorytet, to dla maszyny 4 czy 5 dodatkowych ludzi nie jest problemem. Tak wysoki jest priorytet celu. I to jest czysta matematyka tutaj. Tutaj jakby nie ma żadnej emocji, nie ma żadnych uczuć, nie ma nic. Jest czysta matematyka, tak? Jeżeli priorytet celu jest na tym poziomie, to maszyna już nic innego nie obchodzi, tak? I nie ma tam uczuć, emocji, spoconych rąk, bicia serca i tych wszystkich rzeczy, które człowiek ma, zabijając drugiego człowieka, czy dając decyzję na zabicie drugiego człowieka. No i patrząc na tą sekwencję, wracając jeszcze do tego strzelania takiego jeden po drugim pocisk, może się okazać, że to nie był błąd ludzki, tylko maszyna miała wysoki priorytet wykonania zadania i na przykład, nie wiem, ktoś w tym konwoju był podobny do lub miał jakieś cechy, które maszyna zidentyfikowała jako terrorysta wysokiego priorytetu, terrorysta czy bojownik Hamasu, czy osoba, która jest na liście o wysokim priorytecie, nie wiem, w jaki sposób jest tam ten klucz dobierania tych celów ułożony. No i maszyna miała wysoki priorytet, więc wykonała zadanie. No więc mówimy o dwóch różnych takich hipotetycznych oczywiście, bo nie mamy na tyle wiedzy, żeby powiedzieć było tak i tak, ale ta taka bezlitosna sekwencja, w której, tak jak pan powiedział, ludzie dostają w samochód, wynoszą rannych, normalny człowiek, operator, zacząłby się zastanawiać, może by zadzwonił do przełożonego, a tutaj jest taką, nie wiem, metronom, który tam buja się w lewo i prawo, ta rakieta, bach, przeniesie się, bach. Bach, czyli to tak wygląda tak naprawdę trochę jakby tam żadnych uczuć nie było i tak jakby to maszynowo było robione, nie? Ale tak jak mówię, no ciężko jest dzisiaj jednoznacznie powiedzieć, co było. Podsumowując, jakby czy to był błąd ludzki, czy to był ten system Lavender, czy tego typu systemy oparte o analizę sztucznej inteligencji, to i tak błąd został popełniony, bo nie wolno zezwolić na to, żeby nie było kontroli nad zabijaniem ludzi po prostu. I dzisiaj dąży się do tego, żeby ta autoryzacja była maksymalnie bezpieczna. I dam taki przykład. Kiedy likwidowano Bin Ladena,
kilka lat temu, kiedy amerykańskie wojska specjalne weszły tam do tej jego willi, to proszę pamiętać, że prezydent Stanów Zjednoczonych w specjalnym pokoju siedział przed ekranem, miał rzuty z kamer, które mieli na hełmach zamontowani specjalsi, miał z nimi bezpośrednią łączność i na cele o najwyższym priorytecie osobiście dawał decyzję o likwidacji. Więc proszę zobaczyć, jaki poziom był wtedy użyty, prezydent Stanów Zjednoczonych siedzący i dający zgodę tak, 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 nie, nie, tak, nie i tak dalej. Tutaj widocznie ten poziom został bardzo, bardzo mocno obniżony, albo może nawet do tego doprowadzony, że przy tej ilości celi, o której mówimy, ludzie, którzy mieli to nadzorować, nie byli w stanie tego nadzorować, bo mieli w ciągu minuty kilkanaście decyzji do podjęcia i po prostu ich nie analizowali. Ale tak jak mówię, to są pewne hipotezy, czy nasze spekulacje nawet, ale widać, że coś nie zagrało i to mocno i myślę, że śledztwo powinno być i wewnątrz izraelskie, ale też tutaj myślę, że poprzez Stany Zjednoczone, poprzez Organizację Narodów Zjednoczonych to śledztwo powinno być rozszerzone, bo jeżeli okazałoby się, że już systemy sztucznej inteligencji podejmują decyzję o zabijaniu ludzi bez kontroli, byłoby to dość szokujące dla wszystkich chyba. Tak, ja muszę powiedzieć, że ten artykuł dał mi dużo do myślenia. Tam między innymi jest taki zapis, że jest 10% błędów z góry założone w tym systemie Lavender. No ale Izraelczycy mówią, przecież jak myśmy tym ręcznie zarządzali tym ostrzałem, to też myśmy mieli taki procent, więc co to za różnica. No a druga rzecz taka, że zaprogramowano tak system, że dopuszcza 15 do 20 osób przypadkowych, że mogą zginąć w takim ataku na jakiegoś ważnego hamasowca, a w skrajnych przypadkach nawet 100. I to by się, panie generale, zgadzało, no bo oni de facto ten system, jeżeli to była sztuczna inteligencja, wiedział, że zabija 6 niewinnych ludzi, bo w tych samochodach było 7 osób, żeby zabić tego jednego hamasowca, który jak się okazało tam w ogóle nie był. To też wydaje mi się, że jest trop potwierdzający udział sztucznej inteligencji. Tak, te wszystkie rzeczy wskazują na ten, tak jak powiedziałem, nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć definitywnie, ale sposób prowadzenia ognia, taki beznamiętny, wskazuje jednak, że chyba tutaj ten system maczał w tym swoje palce, że tak powiem. I więc to jest to, o czym mówimy. Jeżeli jest 10%, to znaczy, że oni przyjmują, że 90% pewność jest zgoda na atak, nie? Czyli jeżeli system zidentyfikuje na poziomie 90% cel z dokładnością, z pewnością 90%, to jakby wchodzi w obszar, że jest zezwolenie na otwarcie ognia, tak? I tutaj mogła taka sytuacja być, przecież ludzie bywają do siebie podobni, nie powiem, że to był sobowtór, bo to nie o to chodzi, ale maszyna może w różny sposób mieć, że tak powiem, człowieka w swojej pamięci i jego ruchy, jego zachowania, jego sylwetkę, różne rzeczy może porównywać i mogło się okazać, że po prostu przypasowała nie tego człowieka do swojego systemowego bliźniaka. A potem to już się potoczyło, tak jak mówimy, tak? Wysoki priorytet, nie interesują nas straty pozostałe, akceptujemy to. Z tym, że to jest, myślę, że to będzie duży problem. Dlatego warto by było, żeby to śledztwo nie było tylko wewnętrzną sprawą armii izraelskiej, ale jednak jakieś międzynarodowe czynniki mogłyby wziąć w tym udział i żebyśmy mogli tak naprawdę usłyszeć finalny raport, a nie taką typową wojskową przekaz typu ukaraliśmy winnych, panujemy nad sytuacją, dziękujemy. Tak, reszta jest utajniona. Tak, i poprawimy się na przyszłość, bo do tego się sprowadzają te niektóre głosy. Tak, natomiast jeszcze, jeżeli chodzi o to, co Izraelczycy, co ten magazyn ujawnił, to muszę powiedzieć, że tam są rzeczy niebywałe, bo w ramach tego systemu Lavender jest jakiś podsystem o makabrycznej nazwie Gdzie jest tatuś, który polega na tym, że też ta sztuczna inteligencja miała wytypować najbardziej optymalny moment do likwidacji celu. I bardzo szybko doszła do wniosku, że najlepiej w nocy, jak on jest w domu.
No bo wtedy nie chodzi po mieście, nie jest w kawiarni, nie wiadomo, nie jedzie samochodem, tylko w domu. No ale problem polega na tym, że on jest tam z dziećmi, z żoną. Po drugie wiemy, gdzie on śpi w tym domu, tak? Bo on śpi w swojej sypialni czy w jakimś tam innym miejscu, tak? No tak, ale to wynika z tego artykułu, że to się przyczyniło w pierwszej fazie szczególnie wojny do olbrzymich strat wśród cywili. No więc właśnie. Ja nie chcę tutaj porównywać, bo każda sytuacja ma swoje miejsce i swój czas, ale kiedy giną cywile, to zawsze jest jakiś problem, tak? No bo jednak nie prowadzimy wojny w sposób niecywilizowany. No, ja rozumiem, że ktoś może mieć pretensje do kogoś, kto jest w Hamasie, ale jego żona, dzieci i tak dalej, no nie są celami i nie powinny być celami. Ja powiem, że to zawsze jest ogromny problem, tak? No bo ci ludzie tak naprawdę żyją w mieście, czy w takim dużym skupisku ludzkim, bo to tak by to najlepiej nazwać. I ciężko jest ich wyeliminować w taki sposób, no bo oni cały czas są w otoczeniu innych osób, tak? No bo w jakiś tam sposób funkcjonują, ale no nie mam tutaj żadnej złotej rady dla Izraela, ale wydaje mi się, że tego typu programy, które lokalizują człowieka i zgoda na to, żeby bombardować całe domy z rodzinami, bo tam jest człowiek, który jest uznany przez jednostronnie przez Izrael, że jest dla nich zagrożeniem, no to uważam, że jest to, no, delikatnie mówiąc, nie tędy droga. No tak, niestety. I ostatnie pytanie, panie generale, bo też jest takie rozróżnienie na te bomby inteligentne i głupie. I w tym artykule jest napisane, że te cele o niskiej wartości, Izraelczycy, ponieważ mieli ich tak dużo, no 37 tysięcy celów, drodzy państwo, 37 tysięcy ludzi do zabicia, to te cele o niższej wartości już tłukli bombami głupimi. Czyli jak rozumiem, takimi niecelowanymi, tak? Na czym to polega? Że jak się trzepnie, to cały blok się zawala. Bomba inteligentna, znaczy sama bomba nie jest inteligentna, no bo ona w sobie tam nie ma żadnych cudów. Może mieć system, który pozwala na to, że jej celność jest dużo większa jak normalnej bomby, no bo rzucając normalną bombę, ta bomba podlega wszystkim prawom fizyki, czyli jak wieje wiatr, to trzeba wziąć poprawkę, nie zawsze wiemy, ten wiatr może być zmienny raz i tak dalej, i tak dalej. Ona może spaść od celu 20, 30, 40 metrów, tak? No, żeby ten cel uznać za zniszczony, no to co się robi, to się robi to, co robią Rosjanie, czyli celność poprawia się wagomiarem, czyli zamiast bomby 100-kilogramowej bierze się bombę 500-kilogramową, no i nawet jeżeli spadnie 50 metrów od celu, to i tak ten cel zmiecie z powierzchni ziemi. I przy okazji tam jeszcze wszystkich w okolicy. Amerykanie od wojny w Wietnamie, gdzie pierwszy raz użyto bomby z naprowadzaniem laserowym do dzisiaj, idą w kierunku zmniejszania wagomiaru bomb poprzez to, że mogą bardzo precyzyjnie tę bombę naprowadzić. Dzisiaj są dwa systemy naprowadzania bomb. Jeden to jest dynamiczny system, w którym laser podświetla cel, czy to z samolotu, czy z naziemnego operatora, a bomba ma takie skrzydełka i stery założone, z przodu ma głowicę i po prostu ta bomba się koryguje, czy steruje, żeby trafić dokładnie w cel. Drugi system to jest system oparty na GPS-ie, a ostatnio są systemy dwojone, czyli GPS laser, po to, żeby ta dokładność była jeszcze większa. I wtedy można zejść z wagomiaru, no bo jeżeli jesteśmy trafić w stanie bombą w człowieka bezpośrednio, a te bomby mają takie właściwości, bo trafiają w koło o promieniu metra, czyli de facto, jakbyśmy się uparli, to człowieka w klatę tą bombą trafimy, tak obrazowo mówiąc. Więc nie trzeba wcale 500 kilo, wystarczy bomba, która będzie miała ładunek 50, 70 czy 100 kilo, tak? I dzisiaj powstają takie bomby właśnie, small diameter bomb i tego typu bomby, które mają nie wywołać takiego efektu, że rozwalą cały budynek, tylko mogą wpaść przez okno i zabić człowieka w jednym pokoju, a w drugim pokoju rodzina, no najwyżej
się obudzi i będzie trochę zakurzona od pyłu, który się tam, ale nic im się nie stanie, tak? I to są te bomby tak zwane inteligentne, tak, ale tak jak mówię, one w sobie nie mają żadnej inteligencji, raczej systemy korygowania czy kierowania. A pozostałe bomby, no to spadają tak jak spadają, no wszystkie prawa fizyki obowiązują. Do tego najczęściej dzisiaj się już nie używa bomb takich głupich, używa się pociski niekierowane, taki system najbardziej rozpowszechniony, 70-milimetrowy pociski rodziny Hydra coraz nowszymi. Izrael na przykład ma takie pociski, które są korygowane laserem również, więc one są dość tanie. Wystrzeliwuje się ze śmigłowców często i one też mogą swoje zrobić, więc jest kilka sposobów. No dobrze, drodzy Państwo, to by się wydaje, że tyle, jeżeli chodzi o te kontrowersje wokół tego ataku na konwój, którym zginął nasz rodak, pan Damian Sobul, świętej pamięci. Myślę, że nigdy się nie dowiemy prawdy, bo tam widziałem, że ktoś napisał, poczekajmy na wyniki śledztwa. Mnie się wydaje, że jeżeli rzeczywiście jest to sztuczna inteligencja, mimo że Ameryka, uwaga, drodzy Państwo, to jest mały newsik, powiedziała, że bardzo dokładnie zbada doniesienia magazynu Plus 972 o użyciu sztucznej inteligencji do zabijania ludzi, to mi się wydaje, że nigdy się nie dowiemy, to będzie tajemnica wojskowa. Natomiast chciałbym teraz przejść do tego, co dzieje się na Ukrainie, ale nawiązać też do tego, o czym pan powiedział, panie generale, to znaczy Ukraina ogłosiła, uwaga, drodzy państwo, że zbuduje w 2024 roku w sumie 2 miliony dronów. W tym również drony, które będą mogły planować swoje misje, trasy i trafiać w cel przy pomocy sztucznej inteligencji w trudnych warunkach. To chyba jest prawdziwa rewolucja. Wojna dronów, wojna robotów. Idzie nowe, panie generale. Oczywiście, bo wydaje nam się trochę, że ta wojna za naszą wschodnią granicą jest taka podobna do I wojny światowej. Transzeje, okopy. Tak, w tym wypadku jest pewne podobieństwo, ale jest też ogromna różnica. Bo dzisiaj w ciągu tygodnia 10 tysięcy aparatów bezpilotowych różnych, najczęściej małych, jest traconych przez jedną i drugą stronę. Dlatego mówimy o 2 milionach, no bo jeżeli tygodniowo 10 tysięcy, no to łatwo policzyć, ile potrzeba ich, tak? Więc jeżeli tyle jest traconych, to ile jest używanych? Dzisiaj żołnierz nie wychyli głowy z okopu, bo w momencie, kiedy wychyli albo się tam pojawi, to już jest namierzany przez przynajmniej kilka aparatów bezpilotowych i za chwilę na niego jest ściągany ogień. Kiedyś w tych klasycznych okopach z I wojny światowej, dopóki żołnierze z nich nie wyszli, to byli w nich dość mocno bezpieczni. To życie okopowe, najwyżej mogli mieć tą chorobę okopowych stóp, gdzie od wody i tak dalej, ale generalnie byli bezpieczni. Dopóki nie wyszli z okopów do ataku, byli bezpieczni. Tutaj nie jest tak. Tutaj każdy ruch jest śledzony. Cokolwiek się dzieje, wywołuje taką chmarę, trochę to tak obrazowo powiem, jakby komary się rzuciły na człowieka i wywołuje taką reakcję jednej i drugiej strony, bo jedna i druga strona dokładnie bardzo podobny sposób używa aparatów bezpilotowych, więc ta deklaracja ukraińska nie jest dla mnie w żaden sposób dziwna. To tylko świadczy o tym, że Ukraina dokładnie zrozumiała, jakie są dzisiaj potrzeby pola walki. No tylko mogę powiedzieć, że zazdroszczę Ukrainie, że mam nadzieję, że to nie jest tylko słowna deklaracja, ale że taka moc produkcyjna jest na Ukrainie, tak? Bo pamiętajmy, że do tego trzeba określoną liczbę podzespołów, elektroniki, łączności, optyki i tak dalej. To nie jest fujarka, którą się da wystrugać z patyka wierzbowego, tak? Więc jeżeli Ukraina mówi, że taką liczbę jest w stanie wyprodukować, no to powiem, że to jest imponujące. Panie generale, ja tak, jak się spojrzę na historię wojen w XX wieku i na początku XXI wieku, to widać dysproporcje między maszynami a ludźmi. No mówiąc krótko, zawsze ludzi było więcej niż maszyn, nie wiem, podczas II wojny światowej czy późniejszych konfliktów. No ale dlaczego? Kwestia ceny. Człowiek i życie ludzkie zawsze było tańsze niż maszyna, która była skomplikowana, dużo śrubek, paliwo i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj moim zdaniem obserwujemy odwrotną sytuację. Jest więcej maszyn na froncie, te drony latają wszędzie, są ich całe roje i człowiek zaczyna być
cenniejszy, może to jest jeszcze jakaś taka przyszłość, że kiedyś te wojny będą tak trochę rozgrywane, że ci żołnierze będą gdzieś daleko na tyłach i będą jak w grze komputerowej trochę się bawili. Czy też uważa pan, że nic nie zastąpi piechoty? No, powiem tak, była taka książka, a potem na podstawie tego został nakręcony film bardzo znany, Gra Endera, gdzie młody człowiek szkolony od małego broni nas jako całą ludzkość przed najazdem tego. I właśnie tak się to rozgrywa, że wygląda to jak gra czy kolejny trening, a to jest autentyczna obrona ludzkiej cywilizacji. Więc myślę, że do takiej sytuacji może dojść, w której tak naprawdę na polu walki żołnierz twarzą w twarzą się nie spotka. Będzie tylko się spotykał, co będzie widział, to będzie widział poprzez właśnie systemy optoelektroniczne zamontowane na bezpilotowych aparatach i tak dalej, i tak dalej. Więc dopuszczam całkowicie taką sytuację, w której de facto żołnierze nigdy się nie spotkają, w cudzysłowie, na polu walki. Nie dojdzie do takich sytuacji, w których nawet w tym konflikcie dochodziło, gdzie dochodziło de facto do walki wręcz, która jest no już dość archaicznym sposobem, ale takiej klasycznej, gdzie bagnet, łopatka saperska, kolba karabinu i tak dalej. Ale myślę, że to już jest zmierzch tego typu sytuacji. No dobrze, to też bardzo wpłynie też na wiek poborowych, ich sprawność fizyczną rozszerzy bardzo tutaj pole do komisji rekrutacyjnych, natomiast chciałbym też, panie generale, zwrócić uwagę na szeroką gamę tych dronów. Od tych za kilkadziesiąt dolarów małych, bzyczących takiej wielkości, powiedzmy, maszynek, do, uwaga, automatycznie sterowanych samolotów. Mam tu na myśli ten samolot A-22 Foxbat. To jest taka awionetka, którą Ukraińcy przerobili, montując w niej właśnie autonomiczny system sterowania. Wysłali do Tatarstanu, 1200 kilometrów od granicy Ukrainy, on tam doleciał i spadł na jakiś obiekt strategiczny. I tutaj Ukraińcy mówią, że docelowo ten samolocik, ta awionetka przerobiona na drona, może przynosić głowicę 700 kilogramów, nawet do 2-3 tysięcy kilometrów. Czy to jest gigantyczny przełom? Przełom jest raczej w podejściu, bo jakby technologiczny to tutaj nie ma żadnej sensacji. Problem jest jedynie w podejściu do problemu, bo dotychczas Ukraina nie stosowała takich głębokich uderzeń. Dzisiaj zaczęła je stosować, chociaż wiem, że strona amerykańska bardzo mocno naciska na Ukrainę, żeby pewnych rzeczy nie robiła. Nie wiem, jaka będzie skuteczność strony amerykańskiej. Mam też oczywiście co do tego wątpliwości, bo jeżeli mówimy o awionetce i o 700 kilogramach, to nie sądzę, że miała zasięg 2,5 tysiąca kilometrów z 700-kilogramowym ładunkiem, no bo to by już musiał być poważny samolot, musiałby być naprawdę dość duży, najprawdopodobniej dwusilnikowy, albo taki no, wielkości, nie wiem, naszego samolotu Orlik na przykład, tak? Czy już takiego poważnego aparatu latającego. Pamiętajmy też, że Ukraina miała potencjał duży silnikowy. Jest kilka zakładów na Ukrainie, które produkują silniki i silniki tłokowe, i silniki turboodrzutowe, i silniki odrzutowe i mogą użyć do napędu różnych pojazdów, no bo można zamontować, nie wiem, silnik do szybowca i przerobić go na poważny, bezpilotowy aparat, tak? Więc tutaj możliwości jest wiele. Tak, no bo to jeżeli mamy silniki, no to tak naprawdę co to jest za problem, tak? Jeżeli to ma być podróż w jedną stronę. Więc Ukraina ma tutaj pewne, no tutaj przypomnę, że drony tureckie, które Polska również zakupiła, TB2, mają silniki ukraińskie, więc tutaj Ukraina ma możliwości i myślę, że wykorzystuje te możliwości właśnie w taki sposób, od takich najmniejszych napędzanych silnikami elektrycznymi do dużych aparatów napędzanych silnikami tłokowymi, a może nawet turboodrzutowymi czy odrzutowymi i będzie no powiem tak, coraz bardziej kąsać i coraz dalej kąsać Rosję.
nie da się przed tym obronić. Nie ma takiego systemu, który by szczególnie tak ogromne terytorium jak Rosja był w stanie w 100% przykryć. I oczywiście, że takie miasta jak Moskwa mają swoje systemy, ale jest dziesiątki miast, miasteczek, instalacji różnego rodzaju wojskowych, cywilnych, energetycznych, paliwowych i tak dalej, w których no nie da się ich po prostu zabezpieczyć, tak? Panie generale, tylko... Także tutaj Ukraina będzie, jeżeli będzie dobrze wybierać cele i będzie miała takie ten, no to tutaj jest duża szansa na to, że będzie kąsać Rosję. Panie generale, tylko robiąc takie duże drony, przerobione de facto awionetki, traci Ukraina ten atut, jakim jest taniość tej broni, niski koszt, bo uwaga, $90,000 kosztuje taka przerobiona na drona awionetka Foxbat A-22. To już jest chyba porównywalne z kosztem jakiejś tam rakiety. No ale to jest tanio, to jest tanio, od razu powiem, to jest tanio, no bo tak, oczywiście, no jeżeli mówimy o $100,000, to nawet nie jest cena jednej rakiety Hellfire. Rakieta Hellfire kosztuje $150,000 i ma zasięg 8 kilometrów, tak? Czy 10 tam, no, czy 12, zależy która wersja. Więc no, a jeżeli byśmy to liczyli w nowoczesnym samolocie, który kosztuje $100 milionów i nie wiadomo, czy doleci i wykona zadanie, no to powiem, że to jest dość tanio, no. Może to zabrzmi szokująco, co teraz powiedziałem, ale to jest dość tanio. No bo jeżeli już uszkodzono system paliwowy czy rafinerię, no to szkody są ogromne. No. Ja też obserwuję, panie generale, to jak Rosjanie próbują się chronić przed tymi uderzeniami dronowymi, to jakieś druty rozciągają, nad czołgami te słynne siatki, ale są jakieś też systemy zakłócania, ale teraz pojawił się filmik, w którym taki dron ukraiński oszukał taki system, uderzył w czołg i załoga uciekła, czołg porzuciła, a potem Ukraińcy mieli szansę, żeby ten czołg dobić już na spokojnie, jak on stał z otwartymi włazami. W związku z tym też będzie tu jakiś pewnie wyścig pomiędzy tą bronią dronową a jakimiś środkami zaradczymi. Na razie one nie robią jakiegoś wielkiego wrażenia. Na razie drony górą. No, Rosjanie dość skutecznie zakłócają sygnał GPS-u. Nie mamy takich dokładnych danych, bo nie mam dostępu do niejawnych danych, ale z tego, co gdzieś tam można przeczytać, jednak dość skutecznie zakłócają. Więc nie wiemy tak naprawdę, ile prób okazuje się skutecznych, ale nieskutecznych, jaki jest procent skuteczności. Nie ma takiego zabezpieczenia, no bo jeżeli się założy siatkę od góry, to można zaprogramować tak trasę lotu, żeby obleciał tą siatkę z boku. No tutaj różne warianty są, więc zawsze będzie jakiś problem. Do tego no, nie można też całkowicie zablokować wszystkich sygnałów, czyli nie ma takiego systemu, który by, nie wiem, nad polem walki zrobił jakąś taką kompletną próżnię, w której nic nie działa. No ale też nawet jeżeli byśmy ten sygnał GPS-u zakłócali, to jeżeli jest sprawny operator, to poprzez kamerę może sterować tym aparatem bezpilotowym i widząc cel na ostatnim etapie naprowadzić już bez użycia nawet GPS-u czy innych systemów. Więc tu jest ten, oczywiście musi mieć łączność, żeby przekazać komendę do takiego aparatu, więc tutaj też częstotliwości tych, przynajmniej te cywilne, które są znane, są dość mocno zakłócone. Także ta walka trwa cały czas. Może się okazać, że tak jak są systemy na czołgach montowane, które mają chronić przed pociskami przeciwpancernymi kierowanymi, to może będą takie systemy oparte na przykład o broń energetyczną typu laser czy mikrofalową, które będą chroniły pojazdy pancerne przeciwko dronom. I takie już systemy się pojawiają na świecie. To już nie jest jakaś fantazja, którą wymyśliłem, tylko one są już używane na świecie. No proszę, dzisiaj, drodzy Państwo, futurystyczny odcinek historii realnej, ale rzeczywiście te technologie wojskowe pędzą jak szalone do przodu, a są dwa przykłady, panie generale, skuteczności tych uderzeń dronowych, jednak dziurawej obrony przeciwdronowej rosyjskiej. Pierwszy to wiadomość z końca tygodnia, który właśnie upłynął, że duże uderzenie ukraińskich dronów na lotnicze bazy rosyjskie trafiono, no są różne wersje, ja jestem zawsze ostrożny, według pierwszych komunikatów Su-24 uszkodzony, Su-24M, Su-34, a w jednej z baz, Engels,
Podobno nawet w jakimś stopniu uszkodzone zostały trzy strategiczne bombowce Tu-95M. Jest debata, czy to prawda, czy nieprawda, no ale jeżeli by się to potwierdziło, chociaż w jakimś małym wymiarze, to pokazuje, że cały czas te drony kąsają nawet takie kolosy jak strategiczne bombowce. No, stara prawda lotnicza jest taka, że najlepiej się zwalcza lotnictwo nieprzyjaciela na lotnisku, najbezpieczniej i najszybciej. I samolot stojący na lotnisku jest w zasadzie bezbronny i bardzo łatwo, niewielkimi siłami, no bo no, nawet niewielki ładunek wybuchowy czy dron samobójca, który uderzy z dużym impetem w statek powietrzny, może go uszkodzić, na pewno go uszkodzi, tak? Więc tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Pamiętajmy, że baza Engels to jest baza koło Saratowa nad Wołgą, czyli jednak kawałek od toczących się działań. Jedyna, którą Rosjanie mają, w której stacjonują bombowce strategiczne do przewozu broni jądrowej, więc powinni jej naprawdę dobrze strzec. I tam stacjonują Tu-95, i tam stacjonują Tu-160, wszystkie Tu-160 stacjonują w bazie Engels. To świadczy o tym, że Ukraińcy umiejętnie użyli różnego rodzaju aparatów bezpilotowych. I tutaj zawsze jest moje pytanie takie, czy te aparaty leciały z Ukrainy, czy te aparaty zostały przewiezione przez ludzi, nie wiem, siły specjalne Ukrainy czy sympatyków i dopiero, że tak powiem, wypuszczone koło bazy i ten czas reakcji był wtedy bardzo niewielki dla Rosjan. Tego Ukraińcy nigdy nie powiedzą, no bo to by jasno wskazywało, jak to się dzieje, ale no, zakładam taką możliwość, że to nie był lot kilkugodzinny z terenu Ukrainy, tylko blisko przy bazie grupa żołnierzy sił specjalnych, czy nazwijmy to ludzi, którzy współpracują ze stroną ukraińską, odpaliła takie bezpilotowe aparaty i uderzyła w tą bazę. No dobrze, a drugi przypadek i przykład taki spektakularny to rzecz nowa z wczoraj. Otóż drony zniszczyły również rurociąg w Rostowie, którym Rosjanie pompowali ropę do tankowców. Więc bardzo dotkliwe uderzenie w ten rosyjski potencjał paliwowy. Ukraińcy biją po tych rafineriach od dobrych kilku tygodni, ale z drugiej strony Rosjanie tłuką po elektrowniach. Według premiera Ukrainy 80% elektrowni ukraińskich zostało zniszczonych przez rosyjskie rakiety. Panie generale, kto wytrzyma? Kto przetrwa te uderzenia w infrastrukturę energetyczną? Kto będzie mocniejszy? Bo ewidentnie to już jest taka wojna na wyniszczenie. Tak, tutaj następuje wojna na wyniszczenie. Obie strony, no oczywiście potencjał jest różny. Pamiętajmy, że Rosja odpala tych pocisków kilkadziesiąt. Ma takie akcje, tak jak nie wiem, raz na tydzień mniej więcej taka akcja jest, w której stoi więcej różnych aparatów od bezpilotowych poprzez pociski hipersoniczne. I dzisiaj już widać, że Rosja celuje, bo przedtem był pewien chaos. Raczej to miało sterylizować ludność, ale widać, że Rosja stwierdziła, że no to niewiele pomaga i dzisiaj wybrała ten potencjał energetyczny. Pytanie jest takie, no Anglicy i Amerykanie w czasie II wojny światowej zrzucili 1000 ton bomb. I teraz pytanie, na ile osłabili potencjał gospodarczy Niemiec? Ciężko jest dzisiaj na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć, tak? Czy gdyby nie bombardowali, to by Niemcy mieli więcej czołgów i by, nie wiem, nie przegrali pod Stalingradem? No to oczywiście ta historia równoległa czy alternatywna mogłaby się tam jakoś krążyć. Więc tu ciężko jest dokładnie powiedzieć, jak to się będzie odbywało, ale też proszę pamiętać, że to uderzenie na infrastrukturę krytyczną, a w szczególności energetyczną, to nie jest tylko niedogodność dla ludzi. Oczywiście ludzie będą mieli z tym problem, ale jeżeli Ukraina mówi, że wyprodukuje pociski, jeżeli Ukraina mówi, że wyprodukuje aparaty bezpilotowe, że wyprodukuje, i tu następuje cała lista różnych rzeczy, no to żeby coś wyprodukować, no to prąd jest podstawową rzeczą, której taki zakład potrzebuje. I dzisiaj, gdy Rosjanie odetną Ukrainę od prądu, to się może okazać, że te ambitne plany produkcyjne po prostu nie będą w stanie być zrealizowane, no bo nie będzie, po prostu nie będzie prądu, żeby maszyny pracowały.
Więc myślę, że to jest takie działanie dwukierunkowe. Nie? Jeżeli chodzi, panie generale, o tę analogię z II wojną światową, nie ukrywam, że trochę zgłębiałem temat, bo mnie to strasznie ciekawi. I konkluzja jest taka, że bombardowania dywanowe miast nic nie dały, jeżeli chodzi o złamanie potęgi III Rzeszy, więc tutaj RAF niewiele wskórał, jeżeli o to chodzi, ale bardzo skuteczne i bardzo dużo dały uderzenia amerykańskiego lotnictwa. Po pierwsze w tory, którymi Niemcy przerzucali dywizję na zapleczu, no i po drugie właśnie w rafinerię i w cały przemysł naftowy. Niemcy mieli pod koniec wojny super nowoczesne samoloty, ale one stały na lotniskach, bo nie miało paliwa, żeby mogli latać. Panie generale, dwa ostatnie pytania. Pierwsze, dzisiaj całą naszą rozmowę poświęciliśmy wojnie dronów z dużym elementem sztucznej inteligencji. Obserwujemy i konflikty w Strefie Gazy i przede wszystkim ten na Ukrainie. No i na koniec słonia sprawa polska. Jakie wnioski Wojsko Polskie powinno z tych konfliktów, szczególnie z wojny na Ukrainie, wyciągnąć, jeżeli chodzi o budowę jakichś wojsk dronowych w ramach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej? Powinniśmy według mnie przyjąć dwie koncepcje, czy jakby dwie równoległe. Budowa własnych sił z nasyceniem bezpilotowymi aparatami do poziomu drużyny łącznie, ale też zdolności do zwalczania. I dobrze by było, żeby te aparaty bezpilotowe nie były kupowane na jednej z platform, tak jak to robią Ukraińcy, chińskich czy tych, tylko żeby to były dedykowane wojskowe, których będzie trudniej zagłuszyć, które będą miały GPS z SAS-em i tak dalej, i tak dalej. I to jest jakby ten pierwszy obszar posiadania własnych sił, ale też rozwinięcie systemów, tak jak rozwijamy systemy Patriot, Narew i tak dalej, systemów, które będą nas chroniły przed bezpilotowymi aparatami. No bo proszę sobie dzisiaj wyobrazić, że zainwestowaliśmy miliardy dolarów w systemy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe, a na końcu przyleci jeden czy drugi mały aparat bezpilotowy, który nie zostanie wykryty przez radary, które są dedykowane do innych celów i po prostu zlikwiduje nam radar systemu Patriot i na tym się zakończy nasza zdolność do zwalczania czegokolwiek. Więc tutaj wydaje się, że równolegle powinniśmy to rozwijać. Dlaczego? Bo dzisiaj się okazuje, że bezpilotowe aparaty różne są bronią biednego i ich masowość powoduje ich skuteczność. Panie generale, to tylko pytanie, czy Polacy mają kupować w ogóle ten sprzęt, czy tak jak Ukraińcy powinniśmy mieć możliwości produkcyjne, żeby samemu montować, jak przyjdzie co do czego, setki tysięcy takich małych, super tanich dronów, czyli to, co mówią, co robią teraz Ukraińcy. Ja jestem za tym, że jest to całkowicie w zasięgu polskiego przemysłu. Zresztą odnosimy sukcesy na tym polu. Są firmy, no już powiem na wprost, tak, WB Electronics, który dostarcza takie rozwiązania. PGZ, który od kilku lat próbuje zbudować różne aparaty z różnymi sukcesami. Tutaj też nie chciałem tego komentować, ale to naprawdę nie jest samolot bojowy piątej generacji. Tu naprawdę można to zrobić u nas i pamiętajmy też, że Polska jest jednym z czołowych krajów na świecie, których buduje się konstrukcje kompozytowe w Polsce. My naprawdę mamy ogromny potencjał, więc ja się dziwię, że nie jesteśmy liderem w tym obszarze. I to dedykuję niektórym decydentom, abyśmy przyspieszyli bardzo mocno, bo to jest obszar, w którym bardzo łatwo możemy osiągnąć sukces. No dobrze, drodzy Państwo, niech to będzie puentą naszego spotkania dzisiejszego z panem generałem Drewniakiem, a jeżeli słuchają nas decydenci, to podejmujcie panowie decyzję, bo drony to rzeczywiście, jak pokazała dzisiejsza rozmowa, przyszłość pola walki. Moim i państwa gościem był pan generał Tomasz Drewniak, były dowódca wojsk lotniczych. Bardzo dziękuję, panie generale. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Bardzo dziękuję Państwu za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Dziękuję, że nas wspieracie, że lajkujecie nasze filmy, że subskrybujecie nasz kanał. Dzięki wsparciu na Patronite i na YouTubie możemy działać tak prężnie, jak działamy. Bez widzów nie byłoby Historii Realnej, więc jeszcze raz bardzo za to dziękuję. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa. Kubki, koszulki Red i Zbet i książki, między innymi nowa książka Jacka Bartosiaka, Zapiski w przededniu wojny z autografem autora.
Partnerem strategicznym kanału Historia Realna jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. I oczywiście kciuki. Kciuk dla sklepu militaria.pl, bądź gotowy zawsze. Kciuk dla biblioteki cyfrowej Legimi. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.